jak byłem w sklepie z zabawkami, to były te figurki grumleogów, one były po prostu ogromne i takie straszne. Jaką koniecznie muszę je skądś zdobyć. A ty widziałeś je już? Przecież wiem, widziałem już z moją mamą na zakupach, ale to nie istotne, to są tylko figurki do zbielania. O, cześć Julian, oj, cześć Steve, cześć chłopaki, słuchajcie, właśnie przygotowałem kolację, macie ochotę? Tak, tata, znaczy właściwie, a co robisz do jedzenia? Jeśli jajka sadzone, to my nie chcemy. Mam zresztą bardzo dużo zadań do zrobienia, także musimy lecieć na górę, to cześć. Właśnie, zaczęły się zadania domowe, bo jesteśmy w szkole. A czy ty, Steve, powiedziałeś rodzicom, że będziesz u nas? Jeśli nie, no to tam jest telefon, możesz do nich oczywiście zadzwonić, a mi jeszcze chwileczkę zejdzie, zanim zrobię jedzenie. No, zobaczcie, moja specjalność, jajka sadzone, chłopaki. Jajka sadzone, ja uwielbiam jajka sadzone, pycha! O nie, 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 cicho, Steve, jeśli chcesz pożyć do jutra, to zdecydowanie odmawiaj tych jajek mojego taty, one nie są dobre. Serio, mówię ci, u nas w domu nikt tego nie chce jeść. Zdecydowanie. Tata, my będziemy już szli na górę, bo mamy mnóstwo zadań domowych do zrobienia, także jeśli chodzi o kolację, to sobie odpuścimy. Weźmiemy sobie tylko coś do przegryzki i już, no. Wiesz, że nie jestem fanem jajek. Okej, no ale przecież moje jajka są fantastyczne. Ostatnio nawet polepszyła mi się trochę ręka do ich robienia. Dzięki, tato, ja już wziąłem to, co potrzebujemy, także do zobaczenia potem. Dobra, poczekaj, Julian, ja tylko zadzwonię do moich rodziców, okej? Poczekaj, mamo? Coś tu Steve? To jaki Steve? No przecież twój syn, no. Jestem, słuchaj, u Juliana, trochę tu zabawy, mamy dużo zadań domowych, okej? Pa! Ej, a wiesz co jeszcze widziałem oprócz tych wielkich grumloków? Ostatnio na YouTubie widziałem super challenge, na przykład 24 godziny w basenie, kto by to wytrzymał? I basenie? Przestań, to bez sensu, to musi być strasznie nudne. Poza tym trzeba czasem chyba jeszcze spać, no nie? Bez spania nie można zrobić żadnego wyzwania. No dobra, dobra, zresztą pokażę ci do góry. No, za mną. Co? 24 godziny w basenie i oni to wytrzymali? Nie mogę w to uwierzyć. No mówiłem ci. Nie ma opcji, żeby to wytrzymać. Ja ci jeszcze udowodnię. Może sam się podejmę takiego wyzwania, ale najpierw zrobimy zadania domowe. No, to dalej. Esa, mi się zresztą wydaje, że to wszystko jest podrobione. Nie można czegoś takiego zrobić na żywo. Przecież normalny człowiek potrzebuje iść do toalety, zjeść coś. No wiesz. O, ja nie mogę. Co to jest? Nasze zadanie z matmy? O nie, co to jest? Ty plus 3? Nie mam pojęcia, ile to jest. Julian, serio, matma to nie jest moja mocna strona. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ja ci we wszystkim pomogę. 3 plus 3 to wydaje mi się jest 6. Mhm. Ej, chłopaki, cześć! Teraz tu już jesteście super głodni, co? Mam dla was do zaoferowania super kolację. No, idziecie? Tata, no przecież powiedziałam ci, że nie będziemy jedli żadnych jajek sadzonych. Nie spod twojej ręki. Nie jesteśmy głodni, prawda, Steve? Zresztą robimy zadania domowe, no nie przeszkadzaj nam. Red, co ten mój syn się taki pilny zrobił raptownie? Zresztą jajka dałyby im nową energię. A zresztą. Julian, ty ci naprawdę muszę coś powiedzieć. Te 24 godziny w baszeniu to naprawdę jest niemożliwe do zrobienia. Mówię ci, to musi być fake. No co ty, fake? Ja ci udowodnię, że to zrobię. Ja zrobię 24 godziny w basenie i się przekonasz. Nagram to na YouTubie, aha? I wszyscy będą mogli to zobaczyć. Aha, dobra, okej, spoko. Ja idę zjeść sobie jajka sadzone. Ja nie mogę. Zero oparcia w tym Steve'ie. Wszystko, w nic nie wierzy właściwie. Wszystko podważa, ja mu udowodnię. A to co, 4 plus 4? A, dobra, już chyba starczy. O, rzeczy, proszę pana, jajka sadzone to jest moje ulubione danie. Mój tata robi je też pyszne, zawsze je jem, pycha. Z jakiego przepisu pan korzystał? Muszę to wypróbować w domu. Z jakiego przepisu? Rety, mój drogi, jesteś jedyną osobą, która uwielbia tak moje jajka sadzone, ale to przepis, no, to po prostu jajka, pieprz i trochę soli, to wszystko. Ej, Steve, wiesz co? Właśnie mam plan wskoczyć do basenu, zostanę tam 24 godziny i się przekonasz, aha? No ale jak chcesz zostać tam 24 godziny, przecież jutro musimy iść do szkoły, no jak chcesz to zrobić? To już jest moje zmartwienie. Zresztą ja muszę wszystkim udowodnić, że to jest możliwe i wszyscy się przekonacie, że tak. Zresztą przy takim wyzwaniu to nauczycielka na pewno będzie wiedziała, że to jest sprawa życia i śmierci. Zresztą zobacz, wszystko już przygotowałem. Mam kocyk, mam basen, znaczy się mam materac na basenie, woda jest, mam napoje i kamerę. Co? Serio? Naprawdę będziesz to nagrywał, a potem wrzucisz na YouTube'a? Wow! Ale czy ty się tam nie zanudzisz? Co zanudzisz? Przecież mówię ci, że wszystko przygotowałem. Wszystkie rzeczy, które będą mi tam potrzebne są. No to tylko się nie rozchoruj od tego bycia w basenie tyle czasu. Przecież w wodzie i w nocy i tyle godzin. Uważaj na siebie. Ja chory? No co ty? Zwariowałeś? Ja jestem mistrzem w takich wyzwaniach. Kamera już zresztą jest włączona, także muszę już lecieć. Poza tym mam, zobacz, pizzę, mam banany, wszystko co potrzebuję mam, nie muszę nawet stamtąd wychodzić. 24 godziny to pestka. Zobacz, przygotowałem sobie nawet materac z kocykiem, gdyby było mi chłodno w nocy. No, zobacz, będzie idealnie tu spać.
Julian, czy to jest normalne, że po jedzeniu tak mi jeździ po jelitach? O, rety, boli mnie brzuch. Ha! Mówiłam ci, że będziesz nie jadł tych jajek zadanych mojego taty. No, mówię ci, one są normalnie toksyczne. Ale teraz nie mam na to czasu, Steve, sorry. Teraz zaczynam mój challenge 24 godziny w basenie. Ha! Będę tu dziś cały wieczór i jutro. Wiesz co, ja już muszę lecieć do domu, strasznie boli mnie brzuch. No dobra, dobra, Steve, leć. Ja ci potem pokażę na YouTubie, jak wyszło. Ha! Zresztą wszyscy to zobaczą. Będzie super! To powodzenia, Steve, wykuruj się szybko. Poza tym już nigdy więcej nie jedz jajek mojego taty. Okej, dobra, ja muszę zlecieć. O, rety, mój brzuch. Co było z tymi jajkami, nie tak? No i masz, zatruł się. Boże, mówiłem mu, żeby tego nie jadł. Nie mówiłem? Mówiłem. No, w każdym razie, no to jak teraz sobie zajmę czas, będę sobie tutaj pływał i umilę sobie czas nurkując. O, rety. No i super, od jednego brzegu do drugiego, trochę popływam na plecach, normalnie cały czas spędzę tutaj w bardzo miły sposób. Mam nawet na czym grać, bo tablet pod ręką. Ha, przekąski są. Julian, nie wydaje ci się, że to już czas, żeby wychodzić z basenu? Może jeszcze momencik, ale już się zbieraj do łóżka. Nie, tato. Ja dziś pobijam rekord, 24 godziny w basenie, także nigdy nie wychodzę. A poza tym wiesz, że Steve zatruł się twoimi jajkami, he? Co, moimi jajkami? Absolutnie. Moje jajka sadzone są majstersztyk. Ale ojej, mi też troszeczkę jedzie po jelitach. Może to jednak te jajka... No właśnie, tato, mówiłem ci, twoje jajka sadzone są naprawdę niebezpieczne. Zresztą muszę wracać do roboty. No, to co? No to jeszcze troszeczkę się pocziluję na tym materacu. Ale ile tu już jestem czasu, ba milion godzin. No, co jeszcze mam robić? Co za nuda. Rety, chyba pójdę spać. Julian, no ty na serio? Nadal jesteś w tym basenie? No dalej, wychodź mi już natychmiast, przecież zobacz, już się ściemniło, już jest noc. Chłopaku, naprawdę, bez żartów, nie będziesz spał w basenie. No właśnie będę, tato, to jest challenge, 24 godziny w basenie. Wiesz co, ja ci dam challenge. Co to ma być? Nic nie robienie w tym basenie, leżysz sobie do góry brzuchem. Jeśli chcesz się zrelaksować czy pobawić, to na plac zabaw, a nie w basenie. No, natychmiast do spania, Julian, zanim się rozchorujesz i będzie naprawdę wielki problem. Julian. Nie, ja tutaj odbyłam challenge. Julian, powiedziałem, nie ma twojej mamy, ale gdyby tu była, na pewno powiedziałaby ci, żebyś natychmiast szedł do łóżka. No, do łóżka? No zobacz, mam za to tutaj łóżko, bo pod ręką. O, proszę bardzo, i tutaj będę sobie spał. No, jestem w łóżku? Jestem? No przecież. Normalnie, jak u mnie w łóżku, tylko trochę zimniej. A psik! O, rety, chyba się troszeczkę przeziębiłem jakby, czy coś. Leci mi z nosa, o, rety. O, trochę to zimno. Dlaczego tu jest tak zimno? Czyżby ciągnęło od wody? Niemożliwe, jestem na materacu przecież. O, rety. Hej, Julian, no to co? Może opowiedzieć ci jakąś bajkę na dobranoc? Julian! Gdzie ty? No gdzie jest ten chłopak? Powiedziałem mu, że ma być w łóżku. Czy on nadal siedzi w basenie? Julian! Julian! Naprawdę, zaczynam tracić cierpliwość. Dalej do łóżka. No, Julian, co jest z tobą? Nie będziesz robił, co ci się żewnie podoba. Proszę mi natychmiast wyjść z tego basenu. No wiem, tato, ale chciałem tutaj spać i ojej, no i zobacz, co się stało. I teraz tak strasznie leci mi z nosa i boli mnie ucho, rety. Julian, ojej, czy ty tak na poważnie? No, nie udajesz, prawda? No i to chyba musimy jechać do szpitala przecież. No wiem, tato, ale... Ale no, musiałem tutaj zostać, żeby odbyć ten cały challenge na 24 godziny w basenie, ale... Ale chyba nie wyszło najlepiej. Przepraszam was wszyscy, ale chyba leci mi zbyt z nosa. Muszę wyłączyć tą kamerkę, o rety. Julia, no i zobacz, nos po prostu masz jak wielka klucha. A poza tym, co kamerka? Kamerka to ma akumulator na 2-3 godziny. Dawno się rozładowała. No co ty tata mówisz? Serio? O rety, no i to wszystko na marne. Mogłeś mi powiedzieć wcześniej, jak ją brałem, no. Będę musiał to wszystko powtórzyć. Julian, absolutnie. Gdzie powtarzać? Przecież ty ledwo stoisz na nogach. Dalej, za mną. Bez lekarza się tutaj Julian nie obędzie. Coś czuję, że to naprawdę jest paskudna sprawa. Nie brzmisz zbyt dobrze, wiesz? Julian, jak ja teraz o tym wszystkim pomyślę, to naprawdę jest szaleństwo. Zrobiłeś to wszystko po to, żeby nagrywać jakiś filmik. To naprawdę totalna bzdura. Ale tata, to jest bardzo ważna bzdura. Znaczy właściwie nie bzdura. To ważne. Challenge, 24 godziny. Jeszcze go kiedyś powtórzę. Może nie teraz. No właśnie. Tak się to właśnie kończy. Te twoje wszystkie głupie pomysły. Gdzie jest ten lekarz? No, ty i te twoje filmiki na YouTubie. O, dzień dobry, panie Wróblewski. Słyszałem, że pana syn się troszeczkę przeziębił. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. O, rety, nie może być, nie może być! Czy ty jesteś Julian Wróblewski? Tak, no ja, ale skąd pan mnie zna? Czy ja coś znowu zrobiłem? O nie, nie, zrobiłeś? Nie, absolutnie, jesteś super idolem mojego syna. Nagrywasz te filmiki z Minecrafta, prawda? Nawet ja sam się wciągnąłem. O, tata, zobacz, ktoś ogląda moje filmiki z Minecrafta. No pewnie, że to ja jestem super sławny. A oglądał pan moje najświeższe filmiki Minecraftowe? Co tu się dzieje? O czym pan w ogóle mówi? Czy mógłby pan obejrzeć mojego syna? Tak, oczywiście, już zaraz spoglądam. Ale Julianie, mój syn nie będzie mógł wierzyć, on uwielbia te z Wesołego Miasteczka filmiki.
Tak, ja też je uwielbiam. Sam nawet zbudowałem jeden takie jedno wesołe miasteczko. To jest naprawdę super zabawa, no. Pana syn też lubi. No, ja jestem mega fanem. No przecież ja zaraz zwariuję, już mam dość tego tematu YouTube'a. Może pan obejrzeć ucho mojego syna? Proszę pana, momencie, bo to jest jedyna okazja moja. Czy możemy sobie zrobić selfie razem? Mój syn zwariuje. Na pewno nie będę mógł wierzyć, że byłem tutaj z tobą, a właściwie, że trafiłeś akurat do mojej kliniki. No proszę, możemy zrobić to jedno selfie szybciutko. Ale oczywiście, nie ma problemu. I co, widzisz, tata? Ktoś ogląda jednak te moje głupie filmiki minecraftowe. Ha! Nie no, ja chyba naprawdę zwariuję. Julian, ja idę do samochodu. Jak już skończycie, to proszę zejdź na dół. No dobra, spoko, tata. Słowa zresztą jest bardzo ważna. Chociaż tak bardzo boli mnie. Uła! To selfie chyba będzie musiało poczekać, no.